Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię, starając się być posłusznymi ostatnim słowom zapisanym w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale, aby nauczać wszystkie narody to wszystko, co Jezus nakazał. I dlatego czytamy Ewangelię Mateusza, przyglądając się temu wszystkiemu, czego Jezus nauczał, przez swoje życie, przez słowa i przez okoliczności, w których znalazł się ze swoimi uczniami, prowadząc ich do zrozumienia Jego dróg. Boże drogi to nie są nasze drogi. Aby je zrozumieć, musimy patrzeć na Chrystusa w tym, co mówił i co czynił. I musimy pozwolić Duchowi Świętemu, aby przemieniał nasze myślenie, by było zgodne z Jego drogą, abyśmy myśleli i postępowali tak jak On. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział i 11 wiersz, gdzie czytamy, że Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. Pamiętajmy, że w poprzednich 10 wierszach mówił o małych dzieciach. Jezus także przyszedł, aby szukać i zbawić małe dzieci. Nasz obecny wiersz znajduje się w kontekście poprzednich wierszy, gdzie czytamy o szukaniu i zbawieniu małych dzieci, o przyprowadzeniu ich do wiary. Wielu ludzi nie wierzy w przyprowadzanie małych dzieci do wiary, ale Jezus w to wierzył. On był zainteresowany, by ich szukać i je zbawić. Lepiej przysłuchać się temu, co Jezus miał na ten temat do powiedzenia, niż współcześni, inteligentni kaznodzieje. Pamiętajmy, że kontekstem kolejnych wierszy są małe dzieci, które Syn Człowieczy przyszedł, aby ich szukać i zbawić. Jak wam się wydaje? Wiersz 12. Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec, a jedna z nich zabłąkałaby się. Wyobraźmy sobie, że jest to mały baranek, nawet nie jest to jeszcze owca. Czy nie zostawi tych 99 i nie pójdzie w góry szukać zabłąkanej? A jeśli uda mu się ją znaleźć, zaprawdę powiadam wam, że cieszy się z niej bardziej niż z tych 99, które się nie zabłąkały. Raduje się z jednej małej owieczki, jednego małego dziecka, które znalazło Chrystusa i poddało mu się. Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Ponownie, akcent jest położony na małych. Tak jakby Pan wiedział, że w późniejszych wiekach powstaną nowe nauki wśród ewangelicznych chrześcijan, by nie prowadzić małych dzieci do zaufania Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi, ponieważ one nic nie rozumieją. Ale to nie jest wolą waszego Ojca, aby nawet jeden z tych małych zginął. Wielu ludzi mówi, jakby nigdy nie czytało tych wierszy. Dziękujemy Bogu za szkółki niedzielne i tych wszystkich, którzy pracują z małymi dziećmi i pomagają włożyć wiarę w te małe serca. Pamiętam, jak sam byłem małym chłopcem i chodziłem na szkółkę niedzielną. Wielokrotnie prosiłem Jezusa, by wszedł do mojego serca. Nie wiedziałem, jaki jest Boży słuszny czas. Pewność przyszła wiele lat później, ale to nauczanie w szkółce niedzielnej chroniło mnie przed wieloma strasznymi grzechami. Później, gdy wstąpiłem do armii, później byłem w Akademii Morskiej i wielu moich kolegów pogrążyło się w okropnych grzechach, a ja byłem chroniony przez to nauczanie wyniesione ze szkółki niedzielnej, chociaż tak naprawdę nie byłem jeszcze nawrócony, ale ta odrobina lęku przed Bogiem chroniła mnie. Dziękuję Bogu za tych nauczycieli szkółki niedzielnej, którzy włożyli odrobinę bojaźni przed Bogiem w moje serce. I chcę powiedzieć wam wszystkim, którzy pracujecie z małymi dziećmi, bądźcie zachęceni przez ten wiersz. Mateusza 18:14. Nie jest wolą waszego Ojca, aby zginął jeden z tych małych. Bóg chce, aby każde z tych dzieci było zbawione. Faraon powiedział do Mojżesza: wy, mężczyźni, możecie iść i służyć Panu, ale zostawcie swoje dzieci tutaj. I tak jak Faraon chciał, tak dzisiaj wielu ludzi zostawia swoje małe dzieci w Egipcie i w ogóle się nimi nie przejmują. Ale Mojżesz myślał inaczej. On powiedział: nie zostawimy naszych dzieci, zabieramy je z Egiptu. To jest pasja, którą musisz mieć, drogi bracie i siostro, ojcze i matko, a jeśli jesteś starszym zboru, koniecznie potrzebujesz tej pasji. Nie zostawimy naszych dzieci w Egipcie, ponieważ nie jest to wolą naszego Ojca, aby choćby jeden z tych małych zginął. Dobry pasterz chce iść do tych małych owieczek, położyć je na swoje ramiona i zanieść je do domu. I dzisiaj czyni to przez swoje sługi.
Chcę więc, byście zrozumieli, czego nauczał Jezus na temat przyprowadzania małych dzieci do wiary, do pokuty, ponieważ one też mają sprawy, z których muszą się opamiętać. Może muszą przeprosić za coś swoich rodziców czy nauczycieli i nawrócić się do Boga. I dalej Jezus mówi, aż do wiersza 20, o sytuacji w Kościele, gdzie jest potrzeba duchowej dyscypliny. I jest to jedno z dwóch miejsc w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus mówi na temat Kościoła. Tylko w Ewangelii Mateusza 16 i 18 znajdujemy słowo Kościół. W Mateusza 16, 18 mówi o Kościele w całym świecie, o całym ciele Chrystusa, z którego wielka część jest już w niebie, a wielu jest w odległych krajach. A w Ewangelii Mateusza 18 rozdziale mówi o lokalnym kościele. Jest kościół powszechny i jest kościół lokalny. Kościół powszechny to całe ciało Chrystusa, o którym jest mowa w Mateusza 16:18. A w Mateusza 18:17 czytamy o kościele lokalnym, który jest lokalnym wyrazem tego uniwersalnego kościoła, powszechnego kościoła. To są ludzie, z którymi możemy rozmawiać. Nie możesz rozmawiać z ludźmi z całego Kościoła, ponieważ są oni na całym świecie. Nikt nie może rozmawiać z tymi wszystkimi członkami powszechnego Kościoła, ponieważ wielu z nich jest już w niebie. Ale można rozmawiać z lokalnym Kościołem. I tutaj jest właśnie mowa o Kościele lokalnym, gdzie brat potrzebuje korekty. Mamy tutaj sytuację, w której brat w Kościele lokalnym grzeszy. Idź i napomnij go prywatnie. To jest zasada, której musimy się trzymać we wszelkich kwestiach dotyczących zborowej dyscypliny. Widzimy, że Pan bierze pod uwagę, że brat może zgrzeszyć. Nie wierzymy, że bracia nie mogą zgrzeszyć. Nie wierzymy, że wierzący nigdy nie grzeszą. Niestety wierzący mogą robić złe rzeczy. I dalej czytamy, że niektórzy wierzący są tak uparci, że nawet nie będą słuchać starszych, którzy przyjdą i ich napomną. Czytamy, że jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Ale jeśli cię nie usłucha, to co masz zrobić? Jest taka możliwość, że brat cię nie usłucha. Jest uparty w swoim nieposłuszeństwie i buncie. Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Disobedience and rebellion. Take one or two more with you, and so that in the mouth of two or three witnesses, every fact may be confirmed. Jeśli ich nie usłucha, powiedz zborowi. A jeśli nawet zboru nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik, jak człowiek odrzucony. A więc widzimy tutaj takie trzy etapy. Najpierw rozmawiasz z nim prywatnie, ale on nie słucha. Rozmawiasz z nim w obecności dwóch, trzech świadków, ale dalej nie chce słuchać. Wtedy trzeba przedstawić sprawę całemu zborowi. Mamy tutaj takiego brata, który nie reaguje na napomnienie i usuwamy go z kościoła. Nie jest już częścią tego zboru. Jest dla nas jak celnik. Jest na zewnątrz i nie należy do tego zgromadzenia. Co Bóg z nim zrobi, to już Boża sprawa. Ale jako lokalna społeczność zrzekamy się za niego wszelkiej odpowiedzialności. Zostaje usunięty spośród nas. I w odniesieniu do tego widzimy, że lokalny zbór posiada pewien autorytet. Podobne słowa do tych, które czytaliśmy w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale 19 wierszu, które były skierowane do Piotra. Tutaj są one skierowane do starszych zboru, gdyż tych dwóch, trzech, którzy idą go napominać, to są najprawdopodobniej starsi zboru, a on nie chce ich słuchać. I kiedy zbór zostaje o sytuacji poinformowany, starsi mają autorytet, by wiązać i rozwiązywać. I cokolwiek zwiążą na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążą na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mogą usunąć osobę z kościoła i mają duchowy autorytet, aby przeciwstawić się diabelskim mocom, które próbują wprowadzić do zboru zamieszanie przez takich ludzi.
to bind satanic powers in the heavenlies who try to cause confusion in the church through such people. I dlatego czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale, że apostoł Paweł mówi, że należy takiego człowieka oddać w ręce szatana, gdyż Pan dał taki autorytet apostołom i starszym zboru. Mówię wam, jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to. To związanie, o którym tutaj jest mowa, winno być dokonywane przez co najmniej dwie osoby, a więc potrzeba jest przynajmniej dwóch bogobojnych ludzi, którzy się zgadzają. I w autorytecie oni związują szatańskie moce, które próbują wnieść zamęt do zboru. A ludzie, którzy są związani, zniewoleni, zostają uwolnieni. Czasami wielu ludzi w zborze może być zniewolonych przez jedną osobę. Powinniśmy uwolnić tych ludzi, ponieważ jeśli dwaj lub trzej na ziemi gromadzą się w imieniu Jezusa, tam Jezus jest obecny. Patrzmy na kontekst tego. Mowa tutaj jest o zborze i ten 20 wiersz jest jakby definicją zboru. Dwóch lub trzech w imieniu Pańskim. Gdyby Pan Jezus powiedział, gdzie 200 albo 300 gromadzi się w moim imieniu, to ja nigdy nie mógłbym być częścią małego zboru. Szukałbym minimalnie 200-osobowego zboru, ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia ze zborem. Ale dzięki Bogu, że On powiedział, że gdzie tylko dwóch nawet lub trzech. I wiele zborów tak właśnie zaczyna. Dwie lub trzy osoby na początku spotykają się w imieniu Jezusa. I Chrystus jest obecny wśród nich. Pan jest obecny, a my w Jego autorytecie możemy działać. I musimy właściwie rozumieć, co znaczy gromadzić się w imieniu Jezusa. Po pierwsze, co Jezus ma na myśli, mówiąc w moim imieniu? To jest opisane w pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza. W Mateusza 1,21 anioł mówi, nadasz mu imię Jezus, ponieważ on zbawi swój lud z jego grzechów. A więc gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imieniu Jezusa, który przyszedł, aby wyzwolić swój lud z jego grzechów. A więc mamy do czynienia z dwoma lub trzema ludźmi, którzy chcą być uwolnieni ze swoich grzechów i dlatego gromadzą się w tym imieniu. Nie dwóch czy trzech ludzi, którzy są cieleśni, światowi i żyją dla siebie. I mówią tylko, że gromadzą się w imieniu Jezusa. To jest po prostu religijna grupa, która jest Babilonem. Nie mają żadnego autorytetu. Ale jeśli mamy dwie, trzy osoby, które rozumieją znaczenie imienia Jezus i zgromadzają się w tym imieniu. Pamiętajmy, że wielu bezmyślnie gromadzi się, wzywając tego imienia. Czy myślicie, że Kościół w Laodycei nie mógł powołać się na ten wiersz, kiedykolwiek się gromadzili? Zbór w Laodycei, opisany w 3 rozdziale Księgi Objawienia. Mogli modlić się, Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pomiędzy nami, zgodnie ze słowami Ewangelii Mateusza 18:20, gdzie powiedziałeś, że choćby dwóch lub trzech gromadziło się w moim imieniu, tam jesteś obecny pośród nich. Ale Jezus nie był tam obecny, mówi do kościoła w Laodycei, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś otworzy drzwi, to wtedy wejdę do środka. A więc gdzie on był? Był wewnątrz czy na zewnątrz zboru? Widzimy, że był na zewnątrz i chciał wejść do życia konkretnych osób, bo zbór go odrzucił. I wiele zborów dzisiaj mówi, że Jezus jest pośród nich, a Jego tam wcale nie ma. Jest poza drzwiami albo już dawno odszedł i nawet nie próbuje wejść do tego zboru, bo jest tam beznadziejna sytuacja. A więc nie chodzi tutaj o religijne używanie imienia Jezusa. Czy gromadzimy się we właściwym zrozumieniu znaczenia tego imienia, które oznacza, że musimy być zbawieni, uratowani od naszych grzechów. To jest niezwykle ważne. I w 21 wierszu czytamy, że Piotr podszedł do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Pan właśnie mówił o bracie, który grzeszy w wierszu 18. O bracie, który grzeszy w zborze i rani innych. A więc Piotr zadaje pytanie, co jeśli taki brat to robi? Nie tylko raz. Ile razy może zgrzeszyć i mam mu przebaczyć? Może żałuje i przychodzi i mówi, że jest mu przykro. I dobrze jest porównać ten wiersz z wierszem z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza, wiersz 3. Miejcie się na baczności, Jezus mówi. Jeśli twój brat zgrzeszy,
strofuj go. To jest podobne do tego, co czytamy w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale. A jeśli żałuje, przebacz mu. A co jeśli nie żałuje? A więc tutaj pojawia się pytanie. No dobrze, on żałuje i przebacza mu. Ale ile razy mam to robić, jeśli to się dzieje nawet kilka razy dziennie? Piotr próbuje być bardzo łaskawy i mówi, czy aż 7 razy? Nie, mówi Pan. 70 razy 7. Jeśli popatrzymy na ten paralelny fragment z Łukasza 17 rozdziału, w 4 wierszu, a jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko Tobie, 7 razy w ciągu jednego dnia, powiedzmy, że dzień ma od 12 do 14 godzin, a więc co 2 godziny coś złego zrobi przeciwko Tobie i przyjdzie do Ciebie i prosi o przebaczenie. 2 godziny później robi coś podobnego i mówi, przepraszam. Luke 17, verse 4. 7 times in a single day, and if a day is, say, 12 to 14 hours, it means every 2 hours he does something wrong against you. Remember that. Every 2 hours he does something wrong and comes to you and says, I'm sorry. Żałuje. I po 2 godzinach znowu. Za 4. czy 5. razem już w ogóle nie masz do niego żadnego zaufania. Ale Pan mówi, jeśli przyjdzie 7 razy, to musisz mu przebaczyć. I apostołowie powiedzieli do Pana, o, dodaj nam wiary, pomóż nam wierzyć, że ten człowiek jest naprawdę szczery. Jeśli przychodzi 7 razy dziennie, daj nam wiarę, żeby w to wierzyć. Trudno takiemu wierzyć, że za 7. razem nadal jest szczery w swej pokucie. I tutaj w Mateusza 18 czytamy podobne słowa. Ile razy mam mu przebaczyć? Czy aż 7 razy? Być może w ciągu dnia? A Jezus mówi, nie mówię ci aż 7 razy, ale 70 razy 7. 490 razy dziennie. Przychodzi i prosi o przebaczenie. Co kilka minut dopuszcza się tego samego grzechu i mówi, o, przepraszam, wybacz mi. Kilka minut później to samo. 490 razy. Jaki jest sens tego? Chyba nikt nie robi tego samego 490 razy dziennie. Nawet najgorszy mąż ani żona nie kłócą się 490 razy dziennie. A więc Pan tutaj ma na myśli nieskończoną liczbę razy, ponieważ tak Bóg przebacza nam. Możesz przyjść do Boga milion razy dziennie i On ci wybaczy. On jest gotów zawsze wybaczyć. I dalej Jezus opowiada historię, która pokazuje, na czym polega przebaczenie. Dobrze jest, byśmy zrozumieli podstawę, na której opiera się nasze przebaczenie innym. Dlaczego mamy ciągle wybaczać innym? Jezus opowiada tu historię o pewnym królu, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. I przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. To jest mnóstwo pieniędzy. To są miliony, a może nawet miliardy złotych. A więc wyobraźmy sobie człowieka, który jest winien miliard złotych i nie ma nawet środków, żeby oddać 100 złotych. I Pan nakazał, aby sprzedano go razem z jego żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, i miał spłacić dług. Miał być sprzedany w niewolę. Wtedy ten sługa upadł i błagał go, mówiąc, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Przede wszystkim to było bez sensu, ponieważ nie był w stanie oddać miliarda złotych. Nie miał nic, z czego teraz miałby zapłacić, a przecież był zwykłym sługą. I wtedy Pan tego sługi ulitował się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Powiedział, jesteś wolny, nie musisz być sprzedany w niewolę, nie idziesz do więzienia, przebaczam ci, wracaj do domu. Jesteś wolny, możesz iść do swojej rodziny. I wtedy ten sługa, idąc do domu, spotkał swojego sługę, który był mu winien 100 denarów. Jeden denar to była płaca za dzień pracy, zapłata za jeden dzień pracy fizycznej. A więc powiedzmy dzisiaj taka pensja około 100 zł dziennie, a więc w sumie jakieś 10 tysięcy złotych. I to wiemy, nie jest wcale mało pieniędzy, to jest dość dużo pieniędzy, 3-miesięczna wypłata. Maybe 100 rupees a day, and this guy owed him
10,000 rupees. Now 10,000 rupees is not a small amount of money. It's quite a bit of money. 100 denarites for a laborer, it's 3 months' salary. I ten chwycił tego sługę za gardło i mówi: oddawaj mi 10 tysięcy złotych. I ten sługa, podobnie jak ten pierwszy, upadł przed nim i prosił: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. A więc te same słowa, które ten sługa mówił do swojego króla. Ale ten sługa nie chciał mu odpuścić i powiedział: wtrącę cię do więzienia. I zabrał go do sądu, skazał go i sprawił, że trafił do więzienia. I wiersz 30 mówi: aż mi nie oddasz wszystkiego. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszli oznajmili to swemu panu. Wiesz, co on zrobił? Ten, któremu tak dużo przebaczyłeś? I wtedy ten pan wezwał z powrotem tego sługę i mówi: sługo zły, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Wiersz 32. Czy ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? Bądź miłosierny dla innych, tak jak Bóg jest miłosierny dla ciebie. Czy nie powinieneś był tak uczynić? Jego Pan tak się rozgniewał na tego niemiłosiernego sługę, że nie tylko wsadził go do więzienia, ale wydał go katom. To byli ludzie, którzy torturowali ludzi w więzieniach, a więc było to podwójnie bolesna, dopóki nie odda wszystkiego, co był winien, a więc ten cały miliard, którego nie będzie w stanie spłacić, do końca życia zamknięty w więzieniu. I o co chodzi w tej całej historii? Wiersz 35 mówi, że Ojciec mój niebiański uczyni tak z każdym z was, jeśli nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. A więc mowa tu jest o wierzącym, który nie przebacza innemu wierzącemu. Ktoś zrobił ci coś złego, a ty mu nie chcesz przebaczyć. Może nie na zewnątrz, ale nie chcesz mu odpuścić z serca. Nieważne, na czym polega to przestępstwo. To jest wciąż mniejsze od 1000 razy od tego, co ty jesteś winny wobec Boga. Może czujesz, że ta osoba przeciwko tobie dopuściła się strasznego przestępstwa, ale to jest tak jak 1 000 000 złotych i 10 000 000 złotych. 10 tysięcy to dużo pieniędzy, ale jeśli to porównasz z 1 000 000 000, to jest 1/10 000 tego. To znaczy, że to, co jesteśmy winni Bogu, jest 10 tysięcy razy większe od tego, co ktokolwiek może być winien wobec nas. To dlaczego nie możemy przebaczyć? O to tu chodzi. A kim są ci kaci w duchowym wymiarze? To są demony, co oznacza, że Bóg może pozwolić demonom, by dręczyły ludzi z powodu ich nieprzebaczenia innym. Wierzę, że z tego powodu wielu wierzących jest chorych i nie chcę powiedzieć, że każda choroba jest wynikiem grzechu czy też nieprzebaczenia, ale jestem przekonany, że wiele chorób między wierzącymi wynika z ich ducha nieprzebaczenia. Może 20% chorób, a 80% wynika z tego, że żyjemy w świecie, który jest pod przekleństwem. Jesteśmy otoczeni zarazkami i każdy może zachorować. To jest prawda, ale przynajmniej 20% tych chorób jest wynikiem grzechu, grzesznych postaw, goryczy, martwienia się, niepokojów, strachu i nieprzebaczenia, goryczy wobec innych osób. I wierzę, że też dlatego wiele modlitw nie uzyskuje odpowiedzi. Biblia mówi, że możemy przenosić góry przez modlitwę, ale zanim przeniesiesz tę górę, musisz przebaczyć innym. To nakazuje Jezus. Czy widzisz w swoim życiu wiele cierpienia? Jesteś torturowany w umyśle i torturowany w ciele. Wiele chorób cię dotyka. Weź pod uwagę tę ewentualność, że być może są ludzie, którym nie chcesz przebaczyć, tak jak Bóg tobie przebaczył. Może to powiedziałeś tylko, że im wybaczasz, ale w sercu nadal masz do nich żal i chcesz z nimi walczyć. Wtedy kaci będą cię katować, aż uwolnisz tych ludzi. Ale powiesz: uczynili mi tyle krzywd, nie więcej niż ty uczyniłeś Bogu. Jeśli porównamy to, co inni nam zrobili, z tym, co my zrobiliśmy Bogu, wtedy będzie nam łatwo przebaczyć innym ludziom. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego lekcję i dołożymy wszelkich starań, by
przebaczać innym, tak jak Bóg przebaczył nam. Nie tylko, aby być uwolnionymi z naszych chorób, ale dlatego, że Bóg nam przebaczył, to my ochotnie, radośnie przebaczymy innym. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.